47 km, prawie 148, 47,7. Mieliśmy przyjechać o godzinie 13:16, ale no troszeczkę wolniej dzisiaj jadą kolarze i poczekamy na nich jeszcze 10 minut. Są 9 km przed Zamościem i jest ucieczka 9 zawodników, która ma nad grupą 35 sekund. A więc w Pyrzyszowie wygrał Karol Wawrzyczek, lubelskie perła Polski. Drugie miejsce, Szary Trójka Piaseczny. I ci zawodnicy będą dekorowani przez fundatorów, przedstawicieli miasta Trubieszowa. Już widzimy pierwszą razem i prowadzą ten wyścig. A za policjantami jedzie marszał na Mojczeście w Warszawie. Mają wszystkie opory, które radzą na motorach i pomagają nam również w zabezpieczeniu wyścigu. I jeśli się nic nie zmieniło, to czołówka 9 zawodników, a za nimi w odległości 30 sekund poletą. No i tak jest, proszę Państwa. I powitajmy brawami przy jeździe do ronda zawodników. 2, 4, 6, 8, 9 zawodników. I za chwileczkę będą wracali i pobili prosto i finisz. A za nimi już widzimy peleton. I również należą się brawa tym chłopakom, którzy przyjechali prawie 150 kilometrów. I widzimy, jak po zmianach jadą zawodnicy, a wyprowadzają swoje lidery starosty Zamojskiego i etapie wójta gminy Rubieszów, pana Tomasza Zająca, który jest tu oczywiście z nami. Pan wójt Tomasz Zając, długoletni współpracownik i działacz. I zobaczymy, kto wybrał. I wygrywa numer 35. To jest zawodnik klubu sportowego Lubelskie Perła Polski. I zaraz powiemy, kto to jest. Nazwisko, imienia. Numer 35. Wieńczkowski Paweł. Lubelskie Perła Polski. Numer 35. Pierwsze wejście. A i już mamy cały peleton. I czekamy jeszcze na tych, którzy mniej powiodło się na etapie, którzy jeszcze tam jadą, zamykając końcówkę wyścigu. Ale im wszystkim należą się ogromne brawa, bo przed nimi 150 prawie kilometrów do przejechania, a to nie jest wcale takie proste. Prosimy nie jechać na linię. Ale jazda była. Super. Przypominam wszystkim uczestnikom, którzy byli najlepsi na premiach. Przypominam i trenerom, a więc trenerom Lubelskie Perła Polski, trenerowi Chrobrego Włochów, Trójki Piaseczna, Tartuzji, żeby przygotowali swoich zawodników, bo miało miejsce wczoraj. Także zapraszamy wszystkich zwolenników kolarstwa, sympatyków kolarstwa na przedhotel Ludmila. Tam za chwileczkę będzie 10 minut po starcie zgodnie z regulaminem. Wszyscy zawodnicy mają się stawić do dekoracji. Od sędziego mety już mam wyniki. 35 numer 1 wygrał Wieńczkowski Karol, Lubelskie Perła Polskie. Drugie miejsce numer 44, trzecie miejsce numer 2.
czwarte miejsce numer 42, piąte miejsce numer 73 i szóste miejsce numer 13. Raz, dwa. Przepraszam za zmianę imienia. Zwycięzcy Więczkowski Paweł. Lubelskie Perła Polski. Jeśli są już zawodnicy, zapraszamy. Pierwsza premia w Hrubieszowie, numer 34. Jakub Małachowski, numer 22. Chrobry Głogów i numer 42. Jan Szary, Trójka Piaseczna. A wręczają Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów i dyrektor OSIR w Hrubieszowie Marek Watras. I 5 minut dla fotoreporterów. I druga lotna premia w Uchaniach, za którą są nagrody pieniężne, wygrał numer 13 Krukowski Aleksander Kartuzja, drugie miejsce numer 22 Małachowski Jakub Chrobry Głogów i trzecie miejsce Jan Szary Trójka Piaseczno. Ponownie zapraszam do wręczenia nagród pana Marka Watrasa, dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Tomasza Zająca, wójta gminy Hrubieszów. Numer 35, Więczkowski Paweł, Lubelskie Perła Polski. Drugie miejsce, numer 44, Garpoliński Klaudiusz, Trójka Piaseczno. Trzecie miejsce, numer 2, Jakub Musialik, Tarnowia, Tarnowo Podgórne. Czwarte miejsce, numer 42, Jan Szary, Trójka Piaseczno. Piąte miejsce, numer 73, Kacper Centka, Baszta Golczewo. I szóste miejsce, numer 13, a z numerem 13 jechał Aleksander Krukowski, Kartuzja Kartuzy. Zapraszamy do dekoracji, a dekorować będą ponownie pan wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając i dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Watras. I brawa dla najlepszych zawodników na tym. Czekamy na brawa od trenerów, od kolegów, którzy z którymi się
Do domu. Potrzebuję autografu. Wszystkim sympatykom kolarstwa i zapraszamy na jutro o godzinie 10:00 start do ostatniego etapu. Jedziemy z Kalinowic przez Łabunię, Budy do Rachań, później Łaszczowa z powrotem do Mionczyna.